dzisiejszym filmie z siłowania na rękę musimy zrobić jedną rzecz, a mianowicie musimy zdobyć jak najwięcej oczywiście takich pięknych pecików, które mają bonus Best Frames 6, albo mamy tutaj drugiego, który ma bonus Best Frames 8, a więc no ten pet jest giga mocny. Ten pet to jest coś tak naprawdę takiego samego, jakbym sobie kupił tutaj tego peta za 17,5 tysiąca robuxów, bo on też ma ten bonus Best Frames 8 i zobaczcie ile ten pet daje. Daje 160%, jakby dzisiaj miał być filmik z update'u, no ale update'u niestety nie ma, bo deweloper zachorował i nie będzie update'u. Giga dziwne podejście, powiem wam, że mają twórcy arm wrestlinga, znaczy jakby rozumiem, że ktoś jest chory i wiadomo, no zdrowie jest ważniejsze i tak dalej, no ale no nie powinno być tak, że w gierce, w którą gra 50, 60, 70, a nawet i 90 tysięcy osób, to czy będzie update, czy nie będzie, zależy od jednego dewelopera. W takich gierkach na przykład jak Pet Simulator jest 5 deweloperów, do tego 2 dodatkowych i do tego Preston, a tutaj 1-2 deweloperów i to tak dziwnie jest, powiem wam. No ale dobra, trudno, zajmiemy się upgrade'owaniem naszego teamu, musimy sobie kupić jak najwięcej takich petów. No i pierwsze co, to musimy zrobić sobie questy tutaj znowu. Tutaj 20 petów mamy, 40 petów, no i tutaj 75, znaczy jajek, no to w sumie to jest giga proste. I w sumie to jest chyba to drugi jajko? Nie, trzecie jajko. Dobra, no to na szybko ten quest zrobimy i będziemy musieli na noc zostawić farmienie, żebyśmy wyfarmili tak powiedzmy z 10 milionów cukierków, a nawet i więcej. I wtedy użyjemy tego kodu na candy w końcu, bo jeszcze ten kod działa, jeszcze go nie użyłem. Dobra, już dwa questy zrobiliśmy, jeszcze trzeciego musimy zrobić. Chyba, że już zrobiliśmy tego trzeciego. Dobra, już zrobiliśmy na szczęście. Dobra, mamy 4 miliony cukierków. Teraz jest już w sumie późna godzina, więc robimy to tak, że idziemy sobie oczywiście tutaj. Niech będzie tutaj, no i zostawiamy to na noc, jakby Timan założony na cukierki. Mam prawie 40 petów już na te cukierki. Idziemy sobie tutaj i niech to się właśnie farmi całą noc. I powiem wam, że sporo czasu minęło i mamy 13,4 miliona cukierków, a więc teraz mamy już na dwa oczywiście te pumpkin pety, no chyba, że coś pousuwali, tego już się nie da zdobyć, ale oby dało się w sumie kupić bardziej. Jeszcze w sumie zróbmy, no chciałem powiedzieć questy, są te dynie zakichane. Dobra, zróbmy te dynie i dodatkowo wpiszemy jeszcze kod, który da nam 50% tego, co mamy, a więc no naprawdę będziemy mieć dużo. Da nam jakieś 6,5 miliona, może 7 nawet milionów nam da, jak jeszcze porobimy questy. Jakby na razie, no niestety, tu nie mamy tego peta. Oby się pokazał, bo musimy 3 sztuki jeszcze kupić, będziemy musieli kupić za to, co będziemy mieć. Dobra, porozwalam te dynie, założę wszystkie pety na pumpkiny, żebyśmy jak najszybciej te dynie po prostu rozwalali. I tyle. W sumie założę wszystkie pety, zobaczymy, jak szybko będziemy te dynie rozwalać. Bo tych petów na pumpkiny mam sporo. Myślę, że z 30 nawet tych petów teraz mogę mieć. I jeszcze może w sumie, tutaj mamy do wyjęcia, nie, za 25 minut, bo dopiero na serwer wbiłem. Dobra, i na te pumpkiny mam 33 peta, więc naprawdę dużo. Zobaczmy, jak szybko będziemy to rozwalać. Powiem wam, że tak wolno, giga wolno. Dziwne to jest. Czemu tak wolno to rozwalamy? Coś się pobugowało, albo coś pozmieniali, bo jakby no mam 33 peta i taką małą dynię tak wolno rozwalamy? Wcześniej to dużo szybciej szło. No jakby nie jest super szybko, szczerze mówiąc. Dziwnie to działa. Chociaż w sumie wiem, dlaczego tak może być. Nie mam założonej ręki. Teraz powinno być lepiej. Zobaczmy teraz. No teraz to idzie dużo lepiej. No teraz cofam. A teraz idzie to tak, jak powinno iść, nie miałem po prostu ręki założonej i to dlatego tak szło. No zobaczcie, jak teraz to idzie. Dobra, powiem wam, że w takim razie rozwalam 150 tych dyni, bo jak widzicie sami, idzie to ultra szybko i wpiszemy ten kod i zobaczymy, ile będziemy mieć finalnie cukierków. Chociaż powiem wam, że cofam, będziemy mieć tyle samo cukierków, co teraz, bo ten quest jest zbugowany. Zapomniałem, że ten quest jest zbugowany. Dobra, teraz zrobimy tak, że zakładam team na cukierki. Nie wiem, czy jakby ten kod nam jeszcze z enchantów doda cukierki, ale na wszelki wypadek założę sobie pety na cukierki. Dobra, i pety założone, zobaczymy, ile dostaniemy właśnie cukierków. Wpisujemy skerę, ten kod chyba tak się nazywał. No i dostaliśmy w sumie bez tego bonusu, mamy teraz 20 milionów cukierków, a więc w tym momencie już mamy na 3 dodatkowe dynie, tylko no musi się tu pokazać, a więc ja poluję na tą dynię i kupujemy te dynie. Zobaczymy, ile będziemy mieć finalnie właśnie tych dyni. I w sumie jeszcze jedna rzecz, o której zapomniałem, to tu jest limitowany UGC, który ja tak naprawdę mogę sobie odebrać, tylko 164 zostały te UGC. Jakby no nie jest mi to do niczego potrzebne, ale możemy sobie to odebrać, bo cukierków dużo więcej uzbieram niż potrzeba. Szkoda, że to żadnego bonusu nie daje, tak jak były te wcześniejsze UGC, że tam, nie wiem, na przykład 15% na siłę wam dodawało, ale no wtedy im się to bugowało jakoś dziwnie, więc może lepiej, żeby było bez tego bonusu. Niech to będzie tak, ale dobra. Tak jak mówię, poluję teraz na te dynie. Dobra, odświeżył się shop i mamy tego peta. I czy ja tak naprawdę nie będę mógł kupić 3 tych petów? Bo to działa tak, że to nie znika chyba. Zaraz w sumie zobaczymy. Kupujemy jednego. Aha, tu jest napisane, że jednego dziennie można kupić. Dobra, no to jest trochę przebieg.
przemyślane. Ja myślałem, że w nieskończoność można sobie kupować, a to jednego dziennie można kupić. No dobra, to chyba powiem wam, że opening zrobimy tak naprawdę. Może coś trafimy, bo jakby 6 milionów to ja na ludzie sobie wyfarmię w ciągu jednego dnia. A więc myślę, że możemy opening za to zrobić. I tak naprawdę jeszcze możemy teraz questy zrobić. W sumie to może jeszcze więcej uzbieram, tak z 25 milionów i wtedy zrobimy taki giga opening. Powiem wam, że no jednak to jest trochę przemyślane. Myślałem, że to działa tak, że można sobie w nieskończoność to kupować, ale no w sumie dobrze to rozkminili, żeby nie dało się właśnie tak kupować. Dobra, chyba wszystkie questy mi się zrobiły, tak mi się wydaje. A nie, jeszcze jedno jajko musimy dosłownie otworzyć. Dobra, i mamy 22 miliony, uzbierajmy do 25 milionów i zrobimy giga opening właśnie tych jajek tutaj. I może wtedy trafimy sobie jakby na przykład z jajka tego peta. No powiem wam, że nie spodziewałem się, że tak to rozkminili. Dobra, wracam, tutaj zbieramy do 25 milionów i wtedy zrobimy giga opening za to. I trochę czasu ponownie minęło i teraz mamy 25 milionów, a więc dużo. I za to zrobimy sobie już naprawdę potężny opening. W sumie musimy sobie pójść tutaj i zrobiłbym tak opening do jakichś 6 milionów, żeby mi zostało tutaj na kupienie tego peta, którego aktualnie tu nie ma, ale po 24 chyba będziemy mogli kupić kolejnego tak naprawdę. W ogóle w sumie tak naprawdę tego też moglibyśmy sobie kupić, bo jakby on chyba ma tu dobre bonusy z tego co widziałem. Ma 90% na Best Friends 5, no i tylko 9% na szóstkę. No dobra, to może niekoniecznie się opłaca go kupić, ale w sumie zanim jeszcze zrobimy sobie ten giga opening, to muszę wam powiedzieć o nowych leakach na temat update'u, który będzie chyba za 2 tygodnie. No bo tak jak wam ostatnio mówiłem, w tym tygodniu, nie wiem czy dzisiaj w niedzielę, jak oglądacie ten film, dostaniemy ten update czy nie, ale pojawi się ta maszynka, chyba się pojawi ta maszynka, no te rękawice, które wam pokazywałem i podobno Trade Plaza, ale w przyszłym tygodniu może się pojawić nowy update i zobaczcie tutaj jak wygląda mapka do tego nowego update'u, jakieś taka rakieta jest, jakby tu też mamy w sumie taki rakietowy świat na tym Worldzie Void, znaczy taki bardziej kosmiczny, może nie rakietowy, tutaj mamy coś takiego właśnie jakby astronauty takiego mamy i się pojawi taki rakietowy świat, nie wiem jakie to będzie świat, albo to będzie jakiś pokój, który będzie was przenosić do jakiegoś zupełnie innego świata, może na Marsa polecimy czy coś, no zobaczymy, zobaczymy co deweloperzy wymyślą, bo podobno ogólnie w Arm Wrestlingu mają się pojawić większe update'y w najbliższym czasie, przynajmniej tak u właśnie Rusa widziałem, bo jemu tam deweloperzy mówili, że mają się zacząć duże update'y w Arm Wrestlingu pojawiać, teraz jakieś mają być po prostu bardziej takie zróżnicowane te update. O, tutaj idealnie trafiliśmy jeszcze questy z tymi jajkami. Tutaj jakby sobie załóżmy teraz pety na laka, no bo chcemy te jajko oczywiście otworzyć. Mamy 34 pety, musimy jeszcze sobie 6 ogarnąć. Dobra, i mamy 40 petów, a więc te pety niech mi usuwa. W sumie może tego niech zostawia. Chociaż nie, też niech go usuwa. Otworzymy za 19 milionów. Zobaczymy, czy trafimy coś dobrego. Jakby tutaj już questa jednego zrobiliśmy, więc spoko. No leci nam dużo tych petów, ale oby chociaż ten jeden wicked coś tam nam wyleciał. Drugiego questa zrobiliśmy i zaraz powinien się trzeci zrobić, albo już w sumie go zrobiliśmy. Nie, już w sumie go zrobiliśmy na pewno. W ogóle zobaczmy, czy mamy tutaj wszystkie potki. Tu mamy na laka, tu mamy na goldy, ale na voidy nie mamy. Potka na voidy mi się skończyła? Dobra, to musimy trochę odpalić sobie z powrotem w takim razie, bo bez tej potki, wiadomo, mniej voidów by nam leciało. Dobra, ale niech to się potwiera w taki sposób, tylko muszę pilnować, żeby nie spadło nam poniżej 6 milionów, no bo jeszcze za godzinę, dwie jakby już powinienem móc kupić kolejnego peta. No na razie leci nam dużo tych tutaj, na które jest 1%, ale żadnego tego Wicked Wizarda. Zobaczymy, czy chociaż jeden poleci. Dobra, niech teraz już się otwiera to za wszystko. Tylko przestało mi otwierać. W ogóle, o właśnie, kolejna rzecz to sezon. Czy tu nie mamy czegoś do odebrania? W ogóle, czemu ja mam wszystkie nagrody do odebrania? Sezon mi się zresetował sam? Znaczy nagrody z tego sezonu. To nie zauważyłem w ogóle tego. No dobra, to jeszcze tutaj sobie odbierzmy to. Albo jakiś bóg jest. No nie, no normalnie mogę to odebrać. Na pewno te wszystkie nagrody odbierałem. Takiś musiał być bóg, przez który ludziom się sezon poresetował. Sprawdźcie sobie, czy wam też się nie zresetował. Tutaj nam te pety piątki wyleciały. To w sumie tutaj jeszcze te dwa questy zrobimy i jeszcze weekendowe mi się zresetowały. Dobra, to od razu te gripy robię. Tylko tutaj nie mam autotrain. Dobra, to później zrobimy, jak opening się skończy. Ale w sumie ciekawe, tylko kurczę, tych sezonowych jajek już nie opłaca otwierać tak naprawdę. No bo już ten Cosmic Dragon nie jest najlepszy petem. Więc jedyne co nas ciekawi, to oczywiście te tutaj steampunk jajka. Dobra, ale tak sobie ten sezon na pewno zrobimy. Ale sprawdźcie, czy wam też się w takim razie gdzie zresetował. Dobra, niech teraz już się otwiera za wszystko, czyli no. Jeszcze 18 milionów. Dobra, powiem wam, że trochę to się otwierało. Już mamy 6,8 milionów. Dobra, niech się przestanie otwierać. Wolę mieć pełną liczbę tutaj, jak się odświeży to, żebyśmy mogli sobie to na pewno kupić. W sumie za 17 minut się odświeży, zobaczymy, czy będziemy mogli to kupić. Bo ciekawe, jak to liczy, od jakiego czasu. Raczej nie od 24 u nas, no bo tą grę chyba tworzą deweloperzy z Ameryki, to tam u nich jest kilka godzin w tył. Nie wiem, od jakiego czasu to liczy pełny dzień jakby. Ale zobaczymy. Zobaczmy, czy trafiliśmy coś ciekawego. Czy trafiliśmy chociaż jednego weekend
Blizzarda albo tego Pumpkina. Wpiszmy sobie na początku Hunted Pumpkin w taki sposób, no i mamy tylko te dwa, które sobie kupiłem. A czy trafiliśmy Wicked Wizarda? I mamy jednego Wicked Wizarda, tylko niestety z bonusem Best Friends 5, a więc szkoda. Ale no trafiliśmy jednego, jakby mieliśmy 9% na to, że będzie z bonusem Best Friends 6 i wtedy byłby dużo warty. Z piątką, no to jest nic nie warty pet, czyli za jakieś, nie wiem, 18-17 milionów, coś takiego. Trafiliśmy tylko jednego Wicked Wizarda, a tutaj w sklepie moglibyśmy sobie go kupić za 4,6. A więc powiem wam, że wydaje mi się, że najbardziej się opłaca kupić dziennie sobie jednego tego pumpkina po prostu, aniżeli otwierać te jajka. Znaczy no, 6 milionów nie każdy jest w stanie w ciągu jednego dnia wyfarmić. Ja na noobie mam dopiero 2 miliony, ale myślę, że na noobie do końca eventu uda mi się jakby zdobyć na tego pumpkina, bo ogólnie ten event trwa do 31 października, a więc macie czas do 31 października, żeby uzbierać sobie na tą dynię. Jakby jedna taka dynia to i tak jest już masakryczny boost. Dobra, ale poczekajmy 17 minut, zobaczymy, czy to się odświeży i czy wtedy będziemy mogli to kupić właśnie. Dobra, już minęło te 17 minut, zobaczmy, czy mamy teraz dynię. Dobra, mamy dynię i kwestia tego, czy możemy ją kupić. Mogliśmy ją kupić, dobra, czyli mamy kolejną trzecią pumpkin dynię, czyli mamy już naszą trzecią dynię. Zobaczmy, jaki ma bonus. Tutaj mamy te dwie nasze tego liaty, no i tu jest ta trzecia, która ma bonus Best Friend 6, a więc najsłabsza, ale i tak to jest gigamocne. Możemy sobie oczywiście tego peta na goliata wrzucić, jakby to się opłaca, bo wtedy wiadomo, będzie trochę więcej dawać, no i za 15 minut sobie będzie ten pet. Zobaczmy jeszcze, jakie questy w ogóle są. Czy coś jeszcze mamy ciekawego w ogóle do kupienia? Jakby teraz będzie nam to właśnie wyskakiwać, że kupiliśmy już dzisiaj, ale no ciekawe to jest. Czyli to może się odświeżać o 23, bo jak tą część nagrywam, to jest 23. Tutaj mamy ektoplazmik jajka i tąp jajka. No to powiem wam, że chyba nawet nie będziemy stać na to. Tak mi się... A chociaż tutaj w sumie zrobimy sobie ten quest, tu nam się trochę doda, tylko w sumie muszę sobie pety zmienić. Dobra, i teraz zróbmy sobie te questy. Ile my jeszcze tych jajek musimy otworzyć? No tutaj już na pewno tego zrobiliśmy. Za dużo otworzyłem tego chyba. A nie, tutaj z tymi tąpiejkami są dwa te trudniejsze questy. Ten łatwiejszy to jest... tutaj. Ektoplazmik jajko. Dobra, mamy pierwszego questa tego mediuma zrobionego. No i mamy drugiego. Dobra, ale dalej już będzie ciężko cokolwiek progresować, więc sprawdźcie sobie ten film, który wam się wyświetla i do następnego.